Zmieniamy szyld i jedziemy dalej. To słowa wypowiedziane przez Wojciecha Kowalczyka zaraz po powrocie z igrzysk w Barcelonie, odnoszące się do reprezentacji olimpijskiej Janusza Wójcika. Tak się jednak nie stało i Wójcik musiał czekać na posadę selekcjonera 5 długich lat. Zapraszam na film podsumowujący kadencję popularnego wójta i życzę miłego oglądania. Dymisja Antoniego Piechniczka na początku czerwca 1997 roku brutalnie skomplikowała plany urlopowe prominentnych działaczy PZPN-u. Należało jak najszybciej wybrać nowego selekcjonera, który dokończy przegrane eliminacje Mistrzostw Świata. Dlatego jeszcze w czerwcu powołano specjalną komisję, mającą się zająć wyborem następcy Piechniczka. Zainteresowanych było wielu, tak więc czerwiec i część lipca poświęcono na wstępną selekcję kandydatur. Finałowa czwórka ukształtowała się dopiero tuż przed półmetkiem wakacji. Najwyżej stały notowania Janusza Wójcika, ale na poważnie rozważano też aplikacje Edwarda Lorenza, Jerzego Engela i tymczasowego selekcjonera Krzysztofa Pawlaka. Pawlak, który poprowadził kadrę w zwycięskim meczu z Gruzją, postanowił zrezygnować z walki o posadę, gdyż otrzymał ofertę pracy z Lecha Poznań. Dzięki temu notowania wójta wzrosły jeszcze bardziej. Były trener kadry olimpijskiej miał za sobą poparcie opinii publicznej, wielu zaprzyjaźnionych dziennikarzy, a także ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, którego uważał za swojego dobrego znajomego. Prezes PZPN-u Marian Dziurowicz był pod ścianą. Nie pałał on wielką sympatią do Wójcika, podobnie jak jego poprzednik Kazimierz Górski. Nie miał jednak wyjścia i musiał wreszcie powierzyć funkcję selekcjonera wójtowi. Na tę chwilę Janusz Wójcik czekał 5 lat, wszystko przez konfliktowy charakter i chadzanie własnymi ścieżkami. Już w czasach kadry olimpijskiej Wójcik potrafił doskonale zadbać o siebie i o swoich piłkarzy, bez oglądania się na pomoc piłkarskiej centrali. Jego drużyna miała wówczas lepsze warunki niż pierwsza reprezentacja, dzięki sponsorom, których brakowało wokół drużyny Strejlała. Wójt potrafił jednoczyć wokół siebie ludzi biznesu, co było abstrakcją dla żyjących mentalnie w latach 80. ludzi ze związku. Między innymi z tych powodów dla Dziurowicza jasne było, że nie będzie mógł kontrolować Wójcika, tak jak jego poprzedników. Magnat nie ukrywał, że jego faworytem do posady selekcjonera był Edward Lorenz. Nie mógł z Lorenza zrobić pierwszego trenera, tak więc uczynił go asystentem Wójcika. Nowego sternika kadry ogłoszono podczas specjalnej uroczystości 23 lipca 1997 roku w klubie aktora. Wójt zamierzał oprzeć swoją drużynę na zawodnikach, których wcześniej prowadził w drużynie olimpijskiej. Tak więc mógł wreszcie powiedzieć: zmieniamy szyld i jedziemy dalej. Choć od momentu, gdy pierwszy raz wypowiedział te słowa, jego były podopieczny Wojciech Kowalczyk minęło 5 lat i kariery medalistów igrzysk w wielu przypadkach nie układały się najlepiej. Początek nowego selekcjonera pod względem wynikowym był świetny. Debiut to wygrana z Węgrami 1-0 na dobrze mu znanym stadionie Wojska Polskiego po kapitalnym uderzeniu Krzysztofa Ratajczyka. Później 2-0 z Litwą w Olsztynie, która przyjechała do Polski w eksperymentalnym składzie, aż w końcu gładkie 3-0 w meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Mołdawią w Kiszyniowie po hat-triku Juskowiaka. Wyniki były jednak lepsze niż gra. Wójcik był doskonałym motywatorem, potrafił dotrzeć do piłkarzy używając prostego, a dla niektórych nawet prostackiego języka. To działało, przynajmniej na początku. Po 3 wygranych dla równowagi przyszły 3 porażki. Szczególnie bolesna była ta w ostatnim pojedynku eliminacji Mistrzostw Świata w Tbilisi, gdzie niedoceniana Gruzja zlała biało-czerwonych, wygrywając 3-0. Później miejsce w szeregu drużynie wójta pokazał finalista mundialu Paragwaj, który rozbił reprezentację, a w zasadzie drużynę wyróżniających się ligowców w meczu towarzyskim rozegranym w lutym 1998 roku. Porażka z Izraelem na wyjeździe wywołała już zrozumiały niepokój wśród kibiców, którzy zaczęli się zastanawiać, czy oprócz zdolności motywatorskich Wójcik ma też wiedzę taktyczną na odpowiednim poziomie. Kolejna negatywna weryfikacja potencjału kadry przyszła w kwietniu w Splicie, gdzie Polacy grający na niebiesko przegrali wyraźnie z Chorwatami.
późniejszymi brązowymi medalistami mundialu we Francji. To sprawiło, że w kolejnym meczu Janusz Wójcik grał o swoją posadę. Do Warszawy na spotkanie towarzyskie przyjechali Rosjanie, w składzie których zabrakło kilku podstawowych zawodników. Mimo osłabień Zborna miała markę solidnego europejskiego zespołu. Po wyrównanej pierwszej połowie Polska zagrała najlepszą drugą część meczu od niepamiętnych lat i wygrała 3-1. Zwycięstwo z Rosją znacznie poprawiło atmosferę wokół reprezentacji, a prasa rozpływała się nad Tomaszem Hajto, który zdobył 2 gole. Drużyna Wójcika zyskała nieco spokoju i mogła z umiarkowanym optymizmem przystąpić do kolejnych eliminacji, tym razem Mistrzostw Europy. Polacy byli losowani z 4. koszyka, w związku z tym nie mogli liczyć na łatwych przeciwników. Biało-czerwoni o Euro 2000 mieli się bić z Anglią, Szwecją, Bułgarią i Luksemburgiem. Do turnieju głównego kwalifikował się zwycięzca grupy, a drugi zespół grał w barażach. Polacy batalia o Euro rozpoczęli od wyjazdu do Bułgarii, gdzie mierzyli się z uczestnikiem mundialu we Francji. Bułgarzy mieli jeszcze w składzie kilku piłkarzy z pamiętnych dla nich mistrzostw w USA, z Christo Stoiczkowem na czele, ale nie byli już tak silną drużyną jak jeszcze kilka lat temu. Podopieczni Wójcika niespodziewanie dość gładko wygrali 3-0, a bohaterem drużyny narodowej został Sylwester Czereszewski, który zdobył 2 gole. Podobny wynik kadra osiągnęła w starciu z Luksemburgiem w październiku, w którym zagrała na czarno przez nieporozumienie na linii PZPN Federacja Luksemburga. Goście przyjechali do Warszawy tylko z jednym kompletem strojów, czerwono-białym, co sprawiło, że Polska musiała ustąpić lub, jak kto woli, wykazać się gościnnością i na prędce zorganizować trykoty w innym kolorze. Na koniec 1998 roku Polacy zepsuli Słowakom obchody 60-lecia miejscowego Związku Piłki Nożnej i pokonali gospodarzy 3-1 w meczu towarzyskim. Pojedynek toczył się na ciężkim, grząskim boisku, na którym świetnie radził sobie Wojciech Kowalczyk, 2 razy trafiając do siatki drużyny Duszana Radolskiego, późniejszego trenera Groklinu. Jeśli podoba Ci się odcinek, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. To pomaga w jego rozwoju, a mnie motywuje do jeszcze cięższej pracy. Dziękuję. Końcówka marca 1999 roku miała dać odpowiedź, w którym miejscu znajduje się kadra Wójcika. Na biało-czerwonych czekali najpierw Anglicy, a później Szwedzi. W ramach przygotowań do tych 2 arcytrudnych meczów Polacy zagrali 3 spotkania towarzyskie z przeciwnikami niżej notowanymi, z których 2 wygrali, a 1 zremisowali. 27 marca na Wembley Janusz Wójcik ustawił swój zespół na wskroś defensywnie. W wyjściowej 11 znalazło się aż 6 nominalnych obrońców. To nie przyniosło spodziewanych efektów, bo już po 22 minutach i 2 golach Paula Scholesa przegrywaliśmy 0-2. Należy jednak podkreślić, że drugie trafienie rudowłosego pomocnika nie powinno być uznane, bo wpakował on futbolówkę do bramki ręką. 6 minut po drugim golu drużyny Kevina Keegana lewą stroną boiska przedarł się Mirosław Trzeciak, który znalazł podaniem w polu karnym Jerzego Brzęczka, a ten płaskim strzałem pokonał Davida Simena. Biało-czerwoni nie poszli jednak za ciosem i w drugiej połowie stracili kolejnego gola, znów po uderzeniu Scholesa, który skompletował hat-tricka. 4 dni później w Chorzowie Polska znów przegrała, tym razem ze Szwecją. W wyniku spotkania przesądziła strata Brzęczka w środku pola. Pomocnik Maccabi Haifa próbował jeszcze gonić Fredrika Ljungberga, ale robił to na tyle nieudolnie, że nawet nie był w stanie go zatrzymać faulem. Szwed strzelił między nogami Kazimierza Sidorczuka, zapewniając gościom skromną wygraną. Mimo 2 porażek z najgroźniejszymi rywalami, Polacy wciąż pozostawali w grze o awans na Euro. W czerwcu Polska dopisała do swojego konta 6 punktów. Najpierw pokonała Bułgarię w meczu na wodzie 2-0 po bramkach Tomaszów, Hajty i Iwana, a później nie bez trudu wygrała z Luksemburgiem na wyjeździe 3-2. Po 6 grach biało-czerwoni mieli 3 punkty przewagi nad Anglią, bo w przeciwieństwie do podopiecznych Keegana Polacy byli w stanie wygrać oba starcia z Bułgarią. Anglicy natomiast 2 razy dzielili się punktami z Bułgarami.
Do decydujących meczów o awans zaplanowanych na jesień 1999 roku reprezentację Wójcika miało przygotować azjatyckie tournée i towarzyskie starcie z Hiszpanią. W pierwszym przypadku kadra zajęła trzecie miejsce na turnieju o Puchar Króla Tajlandii, a w drugim uległa minimalnie 1-2 drużynie José Antonio Camacho. Wynik ten jest jednak nieco mylący, bo rosyjski sędzia nie uznał w tym meczu dwóch prawidłowo zdobytych bramek przez Raula. Cele na jesień 1999 roku były dwa: nie przegrać z Anglią u siebie, a później ze Szwecją na wyjeździe. Dwa punkty dawały biało-czerwonym drugie miejsce i awans do baraży. Pierwszą część planu udało się wykonać. Polacy zremisowali bezbramkowo z Anglią w Warszawie po wyrównanym meczu. Najlepszą okazję do zdobycia gola mieli w 62 minucie. Jednak Radosław Gilewicz najpierw źle przyjął piłkę, a później nieczysto w nią trafił. Mecz ze Szwecją miał nam dać awans do baraży, bo drużyna trzech koron grała o pietruszkę, mając pewny awans z pierwszego miejsca. Podopieczni Wójcika myśleli, że jakoś to pójdzie. Ku ich zdziwieniu Skandynawowie podeszli do meczu na poważnie i w drugiej połowie zdobyli dwa gole. Najpierw Kenneth Anderson w 64 minucie po fatalnym błędzie naszej obrony, a potem Henrik Larsson w trzeciej minucie doliczonego czasu gry. Nie było baraży, a wkrótce potem też Wójcika na stanowisku selekcjonera. Jego mit prysł. Wielu ludzi z piłkarskiego środowiska zaczęło mu zarzucać, że jego warsztat trenerski jest bardzo ubogi i ogranicza się jedynie do umiejętności motywowania zawodników i niczego poza tym. I tu dochodzimy do końca opowieści o reprezentacji Janusza Wójcika. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam na kolejny. Zachęcam też do odwiedzenia strony Futbolowe Wzloty i Upadki na Facebooku, gdzie prezentuję piłkarskie historyczne ciekawostki.